Czy wy też nudzicie się w domu, czekając na powrót wiosennej edycji Twojej twarzy na jesień? Każdy z was ma zapewne w domu szafę, a w niej pokłady zbędnych, a może i niezbędnych ciuchów, dzięki którym będziecie mogli wcielić się w swoje ulubione gwiazdy. Ja zajrzę do mojej. Możemy niestety teraz nagrywać programu w studio, ale to wy możecie zmienić bieg historii i wcielić się teraz w jednego z waszych ulubionych wykonawców. W tym celu ściągnijcie jeden z 10 przygotowanych przez nas podkładów i nagrajcie swoją wersję wcielenia. Chwyćcie za swoje aparaty, telefony oraz cokolwiek macie pod ręką i zacznijcie nagrywać swoje wcielenie. Ja na przykład mam maszynę do szycia. I'm sexy and I know it. Nagrania swoich metamorfoz wysyłajcie do nas na Messengera, a najlepsze z nich umieścimy na fanpage'u Twoja twarz? Brzmi znajomo! Najlepsze występy zostaną raz w tygodniu ocenione przez nasze wyborne jury wraz z wyjątkowymi gośćmi, a zwycięzca całej serii otrzyma cyfrową Twoją twarz. Ja mam złotą. A teraz już na poważnie, bez żartów. Jak dobrze wiecie, Twoja twarz brzmi znajomo, od samego początku wspiera akcje charytatywne i tak jest tym razem. Zachęcam Was bardzo mocno do wspierania akcji Fundacji Polsat, która pomaga ratownikom i medykom leczących na co dzień osoby z COVID-19 i narażających swoje zdrowie czy życie, więc serdecznie Was do tego namawiam. Link do akcji znajdziecie już w kolejnym poście, a ja czekam na Wasze zgłoszenia. Gdzie ci mężczyźni? Na miarę czasu morły sokoły herosy. Gdzie ci mężczyźni? Na miarę czasu. Gdzie te chłopy? Dookoła jeden z drugim, jak mnie nerwus to histeryk. Drobny cwaniak, skrzętna mruwa, niepoważne to nieszczere. Jak bezwolne manekiny, przestawiane i kopane. Gęby pełne wazeliny, oczka stale rozbiegane. Bez godności, bez honoru, zakłamane swoje racje. Wykrzykuje taki w domu śmiesznym szeptem po kolacji. Śmiesznym szeptem po kolacji. Śmiesznym szeptem po kolacji. Gdzie ci mężczyźni? Prawdziwi tacy. Morły sokoły herosy. Gdzie ci mężczyźni? Na miarę czasu. Gdzie te chłopy? Gdzie? Gdzie? Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Gdzie? Gdzie? No gdzie? Gdzie? No gdzie te chłopy? Ladies and gentlemen,
This is Mumbo number 5. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys said they want some gin and juice, but they really don't wanna. Beer booze like I had last week. I must say, deep cost stock is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they'll get sweeter. So all they can I cook is really vacuum, my lord. To me, everything is just like a sport. Anything right, it's all good. Let me damp it. He's handling in the trumpet. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita is all I need. A little bit of Pina is what I see. A little bit of Sandra in a sun. A little bit of Mary, all I love. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. Jump up and down, and move it all around. Shake your head to the sun, put your head on the ground. Take one step left, one step right. One to the front, one to the side. Clap your hands once, clap your hands twice. If it looks like this, if you're doing a little bit of money in my life. A little bit of on my side. A little bit of green, it's all I need. A little bit of green, it's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary, all I want. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. Mumbo number 5. Czy wy też nudzicie się w domu, czekając na powrót wiosennej edycji Twojej twarzy na jesień? Każdy z Was ma zapewne w domu szafę, a w niej pokłady zbędnych, a może i niezbędnych ciuchów, dzięki którym będziecie mogli wcielić się w swoje ulubione gwiazdy. Ja zajrzę do mojej. Hey!
the consequences, nie? My nie możemy niestety teraz nagrywać programu w studio, ale to wy możecie zmienić bieg historii i wcielić się teraz w jednego z waszych ulubionych wykonawców. W tym celu ściągnijcie jeden z 10 przygotowanych przez nas podkładów i nagrajcie swoją wersję wcielenia. Chwyćcie za swoje aparaty, telefony oraz cokolwiek macie pod ręką i zacznijcie nagrywać swoje wcielenie. Ja na przykład mam maszynę do szycia. I'm sexy and I know it. Nagrania swoich metamorfoz wysyłajcie do nas na Messengera, a najlepsze z nich umieścimy na fanpage'u Twoja twarz? Brzmi znajomo! Najlepsze występy zostaną raz w tygodniu ocenione przez nasze wyborne jury wraz z wyjątkowymi gośćmi, a zwycięzca całej serii otrzyma cyfrową Twoją twarz. Ja mam złotą. A teraz już na poważnie, bez żartów. Jak dobrze wiecie, Twoja twarz brzmi znajomo, od samego początku wspiera akcje charytatywne i tak jest tym razem. Zachęcam Was bardzo mocno do wspierania akcji Fundacji Polsat, która pomaga ratownikom i medykom leczących na co dzień osoby z COVID-19 i narażających swoje zdrowie czy życie. Więc serdecznie Was do tego namawiam. Link do akcji znajdziecie już w kolejnym poście, a ja czekam na Wasze zgłoszenia. I try, I can't get when I'm driving in my car, and that man comes on the radio, he's telling me more and more about some useless information, supposed to define my imagination. He's trying to make me go to rehab, but I say no, no, oh no. And I've been blind from where I come from, go oh, no, no, oh no. I ain't got all the time, and if my daddy thinks I'm fine. He's trying to make me go to rehab, but I won't go, go, oh go. I'd rather be at home. Yeah.
say no, no, no. Yeah, I've been blind, but where I come back, you know, no, no, no. I'm fine. It's shuddering good every half hour. Pięćdziesiąt trzy. No już czas wyskoczy czołem. Inaczej będziesz starym odtołem. Nie daj im tak, nic nie obchodzi. Niech życie w szkole marnują młodzi. Mam wiele ręce. Nie mam pieniędzy. Nie mam ochoty. Wsiadź się na lewe. Zaraz pracować. Ja wolę leniu. Mama i tato są zmartwieni. Ożenił, że nie ma domu i samochodu, że się marnuje chłopak na płodu. Ja na te teksty przylgam oczy, wolę z kuplami na miasto skoczyć. Pracują, lat 30 dają pieniądze. Ty za spokojny na kaszodze. Ja cicho siedzę, na nich nie krzyczę. Przecież was kocha moi rodzice. Mam wiele ręce. Nie mam pieniędzy. Nie mam ochoty wziąć się do roboty.
Czy wy też nudzicie się w domu, czekając na powrót wiosennej edycji Twojej twarzy na jesień? Każdy z Was ma zapewne w domu szafę, a w niej pokłady zbędnych, a może i niezbędnych ciuchów, dzięki którym będziecie mogli wcielić się w swoje ulubione gwiazdy. Ja zajrzę do mojej. My nie możemy niestety teraz nagrywać programu w studio, ale to wy możecie zmienić bieg historii i wcielić się teraz w jednego z waszych ulubionych wykonawców. W tym celu ściągnijcie jeden z 10 przygotowanych przez nas podkładów i nagrajcie swoją wersję wcielenia. Chwyćcie za swoje aparaty, telefony oraz cokolwiek macie pod ręką i zacznijcie nagrywać swoje wcielenie. Ja na przykład mam maszynę do szycia. I'm sexy and I know it. Nagrania swoich metamorfoz wysyłajcie do nas na Messengera, a najlepsze z nich umieścimy na fanpage'u Twoja twarz? Brzmi znajomo! Najlepsze występy zostaną raz w tygodniu ocenione przez nasze wyborne jury wraz z wyjątkowymi gośćmi, a zwycięzca całej serii otrzyma cyfrową Twoją twarz. Ja mam złotą. A teraz już na poważnie, bez żartów. Jak dobrze wiecie, Twoja twarz brzmi znajomo, od samego początku wspiera akcje charytatywne i tak jest tym razem. Zachęcam Was bardzo mocno do wspierania akcji Fundacji Polsat, która pomaga ratownikom i medykom leczących na co dzień osoby z COVID-19 i narażających swoje zdrowie czy życie, więc serdecznie Was do tego namawiam. Link do akcji znajdziecie już w kolejnym poście, a ja czekam na Wasze zgłoszenia.